Zresztą magia telewizji, roztomili przed chwilą Brygida i Robert Łukowscy i nieznajomo, i tako właśnie też nieznajomo zawitała do naszego studia. Witam gorąco, witam serdecznie, Frela Blue. Witam serdecznie, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Fajnie, że przyjęłaś moje zaproszenie, fajnie, że możemy się trafić, ale chciałbym teraz nieco przybliżyć twoja osoba, w takim skrócie oczywiście, naszym telewidzom, kto to jest Frela Blue i czym się zajmuje. Frela Blue to dziewczyna ze Śląska, która ma niesamowity sentyment do śląskiej gwary. Mieszka 30 lat już w Niemczech, wyjechała tam jako dziecko. No i wróciła, żeby podzielić się właśnie tą miłością do tej czarnej śląskiej ziemi. No, ziemia zaczyna się coraz bardziej kolorować, ale to jest prawda, że kojarzą nas z tym, że czarny to taki śląski kolor. Zresztą widać. O, jak wyjdzie. Dobra. Słuchaj, bo Frela to rozumia. Śląsko-gotka, śląsko-gwara, godosz po naszemu, jeżdżej stąd, okej. Okay. A blue? Blue, bo to jest taki sentymentalny, bluesowy nastrój, kierunek. To znaczy, te kawałki są bardziej popowe, tam są różne elementy, taka mieszanka, ale te blue to właśnie z takiej tęsknoty za ojczyzną. No bo blues to taka troszkę muzyka tęsknoty, jakby właśnie. Każdy za czym się tęskni, nie? No. Ty tęsknisz za ojczyzną. Oczywiście, że ale tak. Jest rzecz już tu. I z tego co wiem, to ci, którzy jeszcze nie mieli tej przyjemności, żeby ciebie posłuchać, będą mogli to zrobić. 11 maja na Śląskiej Gali Biesiadnej w Zabrzu. O, proszę bardzo, dokładnie. W Domu Muzyki i Tańca o 3 ta impreza wystartuje. Wy też tam możecie być, żeby posłuchać Freli Blue. Zapraszam serdecznie. Hej, Anciku, kiedy przyjdziesz do mnie sam? Hej, Anciku. Cały czas trwają prace w studiu, z tego co wiem. Nagrywasz kolejne piosenki, czyli rozumia, że ma powstać płyta. Tak. Już powstaje. No właśnie, bo tobie jest tak bliżej do tego bluesa, do tego rocka, aniżeli do takiego szlagierowego śpiewania, aczkolwiek śpiewasz te numery w gwarze. Jako będzie ta płyta muzycznie? Ta płyta będzie muzycznie śląsko. Ta płyta, ona jest do Ślązoków, do takich, co ryścić poradzą po śląsku. To jest wyzwanie, ale ona będzie taką od A do Z śląsko płyta, czyli wszystkie, nie wiem, ile numerów planujesz? No, zobaczymy. Tych numerów jest dużo, będziemy teraz wybierać. Myślę, że z 18 na pewno będzie dobra. 18 kącków na płycie i 18 kącków wyśpiewane w gwarze? Absolutnie. To taki apel by szło wystosować do naszych śląskich artystów. Śpiewajcie w gwarze, bo można zaśpiewać 18 numerów w gwarze. Fajnie. A muzycznie, bluesowo? Blues to jest tylko jeden z tych elementów, taka płaszczyzna, ale tam są różne elementy i właściwie można powiedzieć, że ona jest bardziej popowa. Bo szlagrów śląskich już jest tyle, że trzeba zrobić coś nowego. Drodzy Państwo, czuja powiew rewolucji. Czuja, że idzie zupełnie nowe, a to wszystko za sprawą tej pani. Frela Blue się nazywa. Oj, będzie się działo. O ja. Ja ci coś fajnego dom, hej. Dzisiaj zaprezentujemy premierowy twój teledysk Uwodziny Acika. No i teraz moje pytanie, udało się go w ogóle uwieść? Nie, tego Ancika w ogóle nie było, on w ogóle nie istniał. Były takie dowciki, Antek i Frantek, dlatego ten Ancik, nie? Bo to była taka komiczna figura. A reszta to była taka fantazja i kiedyś był taki film, jak ktoś się przypomni, z jakiego to było filmu, to nie mi zadzwoni. Popatrz mi w oczy, maleńka. Ja się tak sobie myślałam, a jakby to było po śląsku? Badnij się w moje gały. I to było takie dowcipne, że na tym po prostu wokół tego zbudowałam taką piosenkę. No i oczywiście, że ona wychodzi ze mnie, no to musiał być ktoś inny, no to był ten Ancik i po prostu tak z fantazji po prostu tak sobie to ułożył. No, tekst jest taki lekko, można powiedzieć, kabaretowy, ale też jest taki mocno kobiecy tekst. I to ma właśnie sens, dlatego że ja w Niemczech robiłam 10 lat kabarety śląskie z moją koleżanką Irenką Rostalską. Ona pisała teksty, ja pisałam piosenki. I te wszystkie piosenki właśnie są takie najlepsze z tych naszych 10 lat kabaretu śląskiego. I to był taki babski kabaret. Babski kabaret, a w teledysku jakie sceny będziesz zobaczyć? A w teledysku mój gitarzysta Olaf, z którym na co dzień gram w domu, będzie grał Ancika. No niestety poświęcił się biedny. Ja, drodzy Państwo, już widział ten teledysk. Mogę powiedzieć, że no, jest uwodzenie i to takie naprawdę porządne. No, nie rozumiem, czym ty go na koniec przekupujesz?
I czemu to nie jest euro? To jest tajemnica. Dobra, drodzy Państwo, o tej tajemnicy jeszcze dzisiaj się będziecie mogli przekonać. No niestety, fajnie się klachało, ale czas i pora też się pożegnać. Dziękuję Ci bardzo za to, że przyjąłeś moje zaproszenie. Drodzy Państwo, w moim szlagierowym studiu dzisiaj jedyno tako, tajemniczo specjalistka od uwodzenia o bluesowym romantyzmie, czyli Frela Blue. Dziękuję serdecznie za zaproszenie i zapraszam na teledysk. Czyli wykonała moja robota. Moi drodzy Państwo, zostańcie z listą śląskich szlagierów. Bydum Sztelungi w teledysku. Sami się o tym przekonacie już za chwilę. A jak wiesz, będziesz chory, to ja się zamienię z Tobą, bo fajna robota. Okej.